Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy testować zmiany na PBS. Dużymi krokami zbliża się do nas patch 9.19, który wprowadzi 12 nowych itemów, tak więc chciałbym je lepiej przetestować i Wam pokazać, co może potencjalnie być dobre. Dzisiaj mam na myśli jeden item, który chciałbym bardzo przetestować na Rangersach. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie, czy mogę ich sforsować. Tak więc zaczynajmy. I na początku z pierwszej karuzeli spróbujemy wziąć tego nowego itema. Jeżeli mamy testować nowe rzeczy, to chciałbym to robić z nowym itemem. No niestety się nie uda. Może pas. I na początek dostaliśmy kilka fajnych itemów. Trochę słabe pod to, co chcę iść, ale niestety muszę to przecierpieć. Tu widzę, że kolor tych heksów się zmienił. Teraz są takie bardziej pomarańczowe. A na PB jakieś takie niebieskie, jeżeli chcemy stawić gdzieś czempiona. Spróbuję sforsować Gunslingerów i mój plan jest taki, żeby złożyć ten łuk, który zabiera 5% maksymalnego HP. I chciałbym sprawdzić, czy to się łączy z buffem Gunslingerów, bo potencjalnie może być to bardzo OP. Tutaj spróbuję trochę wyedytować ten filmik, tak żebyście tych walk nie musieli oglądać wszystkich, albo jakichś niepotrzebnych karuzel, żeby to było troszkę krótsze. Mam nadzieję, że tu całkiem spoko wyjdzie. Pierwszą walkę raczej powinniśmy wygrać. Chociaż możliwe, że lepiej było, jakbym przegrał i zebrał sobie tego BF-a, żeby złożyć zamiast Sword of Divine, czyli tego itema, który był, to właśnie ten nowy item, czyli Last Whisper Luciana dostajemy. Bardzo fajnie, mógłbym wbić level i go dołożyć, żeby utrzymać mój streaka. Albo mogę zintować. No, widzimy, że tutaj gościu intuje. Co to znaczy? Dla tych, co nie wiedzą, wystawia trzy najgorsze możliwe jednostki, tylko żeby przegrać i mieć albo większą ekonomię, czego on nie robi, albo priorytet na karuzeli. Dam chain Giant Belta na mojego Luciana. Głównie po to, żeby potencjalnie zrobić mu red buffa, jak będziemy mieć do tego item. I wygrywamy kolejną walkę, teraz przejdziemy do karuzeli. Mam nadzieję, że uda mi się podnieść BF-a, ale przez to, że jestem pierwszy w ilości HP, to raczej tego BF-a nie zdobędę. Chociaż możliwe, że przez to, że jest on na Vayne, to uda mi się go zdobyć, bo jest to postać za jeden, a rzadko kiedy ludzie zbierają itemy z postaci za jeden golda. No niestety już odpada ten pomysł i raczej chciałbym tutaj zebrać albo łuk, albo tą rękawicę. No niestety rękawicy nie zbieramy. No jest ona też bardziej takim itemem, którym ludzie właśnie na PB chcą zebrać. Chyba pójdziemy po prostu po łuk. Chociaż Morello może też być dobre. Weźmiemy łuk. Fajnie jest ten skinek nowy, co tak krzyczy. Niby dostaję tutaj Rangersów, ale wolałbym w nich nie iść. Zobaczymy, co nam się tam jeszcze złoży. Bardzo fajnie się teraz składa, mamy już 41 golda. Za tą walkę dostaniemy 11, jeżeli ją wygramy. Mamy tutaj dwóch Lucianów, mamy Camille. Będziemy starali się tutaj zbierać Jinx, żeby mieć Blade Mastera, żeby mieć Hexteka wraz z Camille. I spróbujemy z Jinx zrobić Blade Mastera. Jeżeli wyleci nam spatula, wtedy ona będzie bardzo szybko biła. Stanie się Blade Masterem, czyli będzie podwójnie biła. Mam nadzieję, że uda się to zrobić. 50 golda do kragów. Na pewno będziemy rolować. Spróbujemy znaleźć jakieś postacie na drugi, trzeci poziom. A z tym kolegą raczej niestety nie wygramy. Mam nadzieję, że uda nam się też znaleźć jednego BF-a, żeby złożyć ten item, który właśnie planuję tutaj zrobić. Levelujemy i spróbujemy znaleźć po kragach coś wartościowego, co mogę dodać do swojej kompozycji. Najlepiej byłaby to Jinx, Lucian na drugim poziomie, Gangplank, Shen na dwójce, Aatrox też by był całkiem spoko jako Blade Master. Zobaczymy, co uda nam się tutaj znaleźć. Mam nadzieję, że też polecam nam fajne itemy. Głównie liczę na tam rękawicę, na BF-a oraz na spatulę. Armor też nie byłby tutaj złą opcją, bo moglibyśmy zrobić red buffa na Lucianie. Patrzmy, co nam poleci. Jest tutaj armor. Mam nadzieję, że jeszcze poleci nam coś oprócz tego. No 3 golda mnie tutaj niestety nie zadowoli. Coś jeszcze. I kolejne kilka golda. Albo dwa razy pike. O, pike'a mam na dwójce. Spoko. Wezmę, nie? W ciemno jakby. Papi też kupię, bo jest to lepszy knight niż to. Kolejny pike, chyba nie. Lucian, Tristana, Shen, Tristana, Draven, Shen, Shen, Lucian, Shen, Poppy.
A Mordekaiser, Sal. Shen chyba też Sal, chociaż. Może nie, może na razie nie. Zostańmy tak, jak jesteśmy. Tymczasowo. Chociaż mam Pajka na dwójce, mógłby on robić troszkę lepszy użytek na polu bitwy. O, tutaj nowy item. No to jest jedna z nowych item. Basic ataki dodają i spele też 40% damage'u. No to może być mocny item. Właśnie na postać, która bije AD oraz AP, czyli Szywana jak najbardziej może z tego skorzystać. Albo leczenie tam jest chyba po 40, czyli tak jak Noble leczą, co Basic Attack 40 AP. Może się to okazać ciekawe. Dostajemy GPK, dodam level. Dostawię GPK. Teraz mam Blade Masterów oraz Gunslingerów. Zamiast Pyke'a mogę dać Jinx. Wtedy będę miał też 4 Gunslingerów. Na razie zostaniemy tak, jak jesteśmy. I mam nadzieję, że z tej karuzeli uda mi się dozbierać BF-a, którego potrzebuję do tego itema. Tego nowego itema, który bierze 5% HP za basic attack. Chciałbym sprawdzić, czy to się stakuje z Gunslingerami, bo jeżeli tak, to może być naprawdę mocny build. Tak przynajmniej uważam. I chciałbym to przetestować, żeby być gotowym na kolejny patch, który wychodzi już za tydzień. Mam nadzieję, że dużo on zmieni, bo ta meta, która jest aktualnie, nie jest najlepsza. Void Assassin grana wszędzie. Bardzo, bardzo denerwująca meta. Niestety nieprzyjemnie się gra. Jeżeli każdy gra jednego builda i go forsuje, a jeżeli im się uda, no to wygrywają automatycznie grę. Nieprzyjemnie się w takim czymś gra. Dobra, i karuzela. Jest jeden BF. Niestety jest on na Leonie i pewnie go nie dostaniemy. Tak więc zobaczymy, co nam zostanie. No szybciej nie mógł być zabrany. Tak naprawdę szybciej nie mógł być zabrany. Pierwszy pik od razu leci w BF-a. No niestety, mam nadzieję, że uda mi się dozbierać ten item, bo bez niego będzie ciężko. Co jeszcze mogę wziąć? Red Buffa kolejnego. Chyba tak zrobimy. O, mnie zdenerwował. Myślałem, że nie trafi. Wyglądało, jakby miał nie trafić. Niestety trafia. Dobra, mamy Atroxa na drugim poziomie. Na pewno jest lepszy niż Camille. Luciana sobie kupimy. Kolejna walka na moby. Tym razem mam nadzieję, że poleci mi ten BF w końcu, bo naprawdę nie mogę się doczekać tego itema. Chcę go przetestować. Te 5% maksymalnego HP, które mam nadzieję stakuje się z Gunslingerami. No niestety leci mi spatula i jeden golda mi gdzieś wywaliło w kosmos. Okej. Okay. Przerolujemy, spróbujemy coś znaleźć. Graves Tristana. Graves Giepek. Mogę go dodać w sumie. Jako pirata. Myślę, czy to będzie ok. A na razie nie. Jednej Tristany potrzebuje. Fajka nie. Luciana potrzebuje jak najbardziej. Jest Tristana oraz podwójny Shen. Co ja chcę z tym Shenem zrobić? Na pewno zamiast Camille go dać. Tak, będzie jak najbardziej ok. No tu nie ma łatwo naszych shifterów. Całkiem dużo tu wyrolowaliśmy. Kolejna karuzela, mam nadzieję, że tym razem uda się zebrać tego BF-a, bo naprawdę czekam na niego już 3 karuzele i kilka mobów. O nie, 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 kurde. Naprawdę. Naprawdę. Wezmę Negatrona po Silence'a. Mamy Shenę na trzecim poziomie. Damy mu Silence'a. Czyli Husha. No, nie jest najlepiej. Biorąc pod uwagę to, że nie mogę tego BF-a zebrać, a głównie po to tutaj tylko gram, żeby sprawdzić,
tą kompozycję. Void Assassin, ale nie najlepszy, nie w najlepszej formie, bo Kasadin nie jest na trzecim poziomie, nie ma na nim itemów. Możliwe, żebym to ugrał. O, ugram. Okej. I ostatnia walka na boby, gdzie może mi spaść ten item, czyli BF, żeby złożyć. No tak naprawdę tutaj nic nowego nie przetestowałem niestety, bo cały czas próbuję tego BF-a zabrać cholernego, ale nie składa mi się. Z tego co widzę, to Gunslingerzy, wiadomo, że mam trzy postacie na złocie. Teraz jak mi wszedł Lucian, ale Gunslingerzy bardzo dobrze się spisują tutaj z tymi itemami. Zobaczymy jak na tego z Rangersami, chociaż widzę, że tutaj ludzie dziwne rzeczy grają. Też testują sobie wiele rzeczy na pewno. No ja czekam tylko i wyłącznie na ten item. Nie spatulę. Ten Static Shift mi jest niepotrzebny. Wolałbym jednego BF-a dostać. No i tego BF-a nie dostajemy. Kurde. Oj, 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 oj. Próbujemy znaleźć Jinx na drugi poziom. Albo jakiegoś Blade Mastera. Mogę dać tak. Mogę dać tak. Oraz tak. Będzie chyba najlepiej. No i co? Mam nadzieję, że na skompletowanych itemach z karuzeli mi poleci ten item. No bo naprawdę czekam na niego już całą grę i nie chce mi ten BF polecieć. Mam nadzieję, że się uda. Czy ja mam Kamil? Nie. Okej, okay, tak zagramy. I teraz będę miał jeszcze Hexteka. Co ja tu mogę zrobić? Mogę wymienić Gunslingera na Blade Mastera. Lub mogę pchnąć ósmy poziom i dodać Blade Mastera. Chyba tak zrobimy po prostu. Poczekamy, bijemy ósmy poziom. Dodamy Blade Mastera i to już będzie moja skompletowana kompozycja. Która chyba wygra mi tutaj grę. Nie widzę tutaj przeciwnika, który mógłby mnie powstrzymać. O! Rękawica złodzieja. To jest ten ciekawy item. Gdzie postać biegnie w krzaki i kradnie co tylko może. Tutaj bez większych problemów wygramy, jeżeli asasyni są bez postaci na trzecim poziomie głównych kierujących, takie jak Zed czy Kassadin, to niestety nie wygracie. No to potężna walka, widzę, że tu ktoś skompletował bardzo możliwie, że 6 knightów. Raczej 6 knightów tutaj jest, no. Knight na Leonie. Trzech knightów tu widzę gotowych, Garen i pewnie Darius. Po 6 knightów jest tutaj złożone. Jest tego itema, którego ja bym chciał na tej karuzeli, nie znajdujemy. Nie wiem co to jest za item. Nie za bardzo pamiętam. Tutaj Repeating Crossbow, z tego co widzę, ma cyfrę na sobie. Weźmiemy ten item, bo nie wiem po prostu co on robi, nie pamiętam. I zobaczymy. Sword najlepszy, jeżeli chcielibyście wygrać tą grę, to najlepszym wyborem byłby Swordbreaker. Bardzo fajnie łączy się z Gunslingerami. Zobaczmy co ten item robi. Aha, to jest ten item. To jest ten item, tak? Basic attacks deal 5%. Aha, no dobra, to jest ten item. To czemu zmienili mu zdjęcie? Bo z tego co pamiętam, to był to było to zdjęcie Last Whispera. Ale widzę, że jest zmienione na Giant Slayer, które ma w sumie więcej sensu. I zobaczymy teraz, ile Tristana zada obrażeń w nadchodzącej walce. Myślę, że będzie to bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że ma ona też Blade Mastera. I to prokuje się, patrzcie. To działa też z Gunslingerami. Patrzcie, ile Tristana bije przeciwko Shapeshifterom. 9000 damage'u. Wiadomo, tą walkę przegrałem. Niestety byłem źle ustawiony na mojego przeciwnika. Ale 9000 obrażeń zadała Tristana tylko przez to, że dałem jej ten item. I łączy się z Gunslingerami, co jest bardzo potężne, bo biła ona w kilka celów naraz. A jeżeli gracie na shapeshifterów, to jest to bardzo ważne, żeby bić w kilka celów, bo wtedy 5% zabieracie każdemu. A 5% od shapeshifterów jest o wiele więcej niż od kogoś innego. I to też mocno kontruje kompozycję knightów, bo ignoruje cały pancerz, bo bijemy obrażeniami nieuchronnymi. Ustawię się jak najdalej tego gnara, żeby na niego nie przegrać. Tutaj też. Tutaj też jest gnar. Ustawimy się w ten sposób. I zobaczmy, ile ta Tristana zada tym razem.
razem troszkę mniej, bo nie gramy na shapeshifterów, ale nadal to jest potężny item, który łączy się z gunslingerami. Plus, jeżeli dacie komuś, zrobicie z kogoś Blade Mastera, to ma on potencjalnie szansę na uderzenie dodatkowego ataku, a jeżeli uderzy Gunslinger dodatkowy atak, to ma znowu szansę, żeby uderzyć z synergii Gunslingera. Tak więc nie dość, że uderzy dodatkowo Blade Master, to jeszcze dodatkowo Gunslinger i jeszcze dodatkowo odpali się Giant Slayer, czyli to jest naprawdę mocny item. Wolałbym te itemy zamienić, czyli mieć tutaj jeszcze jakiś item na Attack Speed, tak jak Ginsu zamiast Statika lub Rapid Fire Kanona. Troszkę lepiej by to działało, myślę. I lepiej by to też działało na Lucianie, który tych Basic Ataków ma troszkę więcej, bo ma dodatkowego Basic Ataka w swojej umiejętności. Dobra, pompujemy wszystko w level, dodajemy Dravena, robimy 6 Blade Masterów i zobaczymy, ile Tristana zada teraz damage'u. Może to być ciężkie do wyłapania, bo nie jest ona głównym carry. Ma fajny item, naprawdę ten item mi się podoba z Gunslingerami, ale mamy też Luciana na 3 itemach, na trzecim poziomie mamy Shena oraz GPK. Aatrox też zadaje duży damage, Draven tak samo, tak więc ciężko jest do wyłapania faktyczną liczbę damage'u, która zada Tristana tylko przez ten item. Ale zobaczymy, mam nadzieję, że pokaże się to. Dobra, teraz Gnar jest po drugiej stronie, nie powinien przeszkodzić Tristanie. I patrzcie, ile ona bije w tą Szyvanę. 100 ataku za każdym razem. Ona po prostu niszczy shapeshifterów. 8000 damage'u, biorąc pod uwagę, że wszystkie inne moje postacie też są bardzo mocne. Naprawdę zniszczyła tych shapeshifterów sama. Zobaczmy, na kogo walczymy tym razem. Znowu na shapeshifterów, tym razem Gnar jest troszeczkę lepiej ustawiony, ale myślę, że moja Tristana się tym za bardzo nie będzie przejmowała i zrobi to samo, co z drugim przeciwnikiem, czyli po prostu pozabija wszystkich. I zadała ona tym razem 8500 damage'u. No to jeżeli chcecie fajnego hyper carry w mecie, gdzie wszyscy grają shapeshifterów z dużą ilością maksymalnego zdrowia, to myślę, że ten item będzie naprawdę mocny. Jeszcze jeden pomysł miałem, tak jak mówiłem na początku filmiku, ten item połączyć z rangerami i żeby dać im Hurricane'a, bo wtedy też oni działają tak samo jak shapeshifterzy, że biją w dwa cele oraz biją bardzo szybko, bo mnożą sobie ten attack speed z synergii rangerów. Tutaj próbuję znaleźć jeszcze Jinx oraz Gangplanka na trzeci poziom. Znajdujemy Jinx, lokujemy. Zostało nam dwóch przeciwników, raczej oni nam nie zagrożą. Tutaj mogę ją dać jeszcze dalej, bo nie ma żadnego asasyna, więc nikt mi tu nie przeszkadza. Gramy na Filippę, który ma aktualnie 5-6 knightów. Kejsa jest asasynem oraz rangerem. Bardzo głupi pomysł, jak dla mnie. Nie wiem. Nie rozumiem tej postaci za bardzo. Może jeszcze nie grałem ją wystarczająco. Z tego co widzę, to nie działa ona zbyt fajnie. A proszę, ze Swordbreakerem jednak daje mi radę. Deathblade. Zmienili nazwę tego itema. Był to Lord's Edge, czy Lords of Edge, coś takiego było. Teraz troszkę inaczej ten item działa. Co my tu możemy jeszcze wziąć, co by nam pasowało do naszej kompozycji? Ten item byłby ciekawy. Thieves. Chyba rękawice złodzieja po prostu weźmiemy. Jeżeli będzie taka opcja. Niestety takiej opcji nie ma. Może ten item weźmiemy. Ten item powinien być bardzo dobry na Jinx, bo daje on AD oraz AP, a Jinx bije obydwoma naraz. Tak więc myślę, że to będzie całkiem w porządku item. Na pewno jeszcze jeden item taki by mi się przydał, bo z drugim Gunslingerem działałby on tak samo. Chyba dostałem AD. Z tego co widzę, to powinno być to AD, bo to co leczy 40 HP na hita powinno być takie jak buff Nobla, czyli takie złoto na ziemi. A to od AD jest chyba tym czerwonym, zaraz zobaczymy. Widzę, że tutaj pozmieniali, ciekawie pozmieniali te itemy. Teraz są cyfry na tym repeating crossbow, ile razy ono się odbije. No tego przeciwnika na szczęście bardzo łatwo rozgromimy. Nasza Tristana nie przejmuje się, ile przeciwnicy mają HP. Szybka walka, a i tak 5000 damage'u. Naprawdę bardzo mocny item. Myślę, że to może być jeden z lepszych itemów na Gunslingerów teraz. Repeating Crossbow cały czas przeskakuje. Co on daje? No tam chyba 20% daje.
ataku i szansy na kryta, jeżeli przeskoczy. Co jeszcze możemy znaleźć? GPK. I to w sumie tyle. Gdzie jest nasz przeciwnik ustawiony? Tutaj jest ta Kai'Sa. Czyli może chcemy dać troszkę bliżej. Niech on skacze tam. To tak. W ten sposób ustawimy. Powinno być całkiem ok. Zobaczymy, ile Tristana z tej pozycji zada obrażeń. Teraz będzie ona bliżej postaci, które mają więcej HP. Tak więc myślę, że po prostu lepiej to zadziała. No nadal nie jest łatwo. Patrzcie na tam Kai'Sa. Ona jest na pierwszym poziomie. A cały czas skacze, cały czas zadaje obrażenia. Ciekawe, ile ona obrażeń zadała. Zaraz sprawdzimy. 2500 obrażeń na pierwszym poziomie Kai'Sy. No, z tymi itemami może być ona potężna. Może być ona niestety. No, ja dostaję chyba najlepszego itema z możliwych, tak naprawdę. Najlepszego itema tutaj nie mogłem dostać. Wrzucimy to na Jinx od razu. Ale mocne jest to zestawienie Rangerów. Ile on ma knightów? Raz, dwa, trzy, czterech. Okej, czterech knightów, dwóch guardianów oraz czterech Rangerów. Ciekawa kompozycja, nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie. Zagramy tak, na pewno. Co jeszcze tutaj mogę zrobić? Nie wiem, i czy ona potrzebuje manę? Tak, potrzebuje ona manę, tak więc zrobimy tak, żeby ona skoczyła na Lucjana. Wtedy mam nadzieję, że Lucjan nam silensuje. I możliwe, że przestanie ona skakać. Dostaje 30% atak speedu, skacze do najdalszego celu i dostaje tarczę na 300 obrażeń. No, spoko. Spoko. Jeżeli ona by była na drugim poziomie, biorąc pod uwagę, że teraz mamy Nikas Help, to Rangersi w lejcie mają po prostu lepsze przejście. Okej, wyłączyliśmy itemy z... No, ale teraz powinniśmy wygrać. Kai'Sa pada. No, znowu będzie Klaus. No jeżeli moja Tristana się nie odpali, to znowu będzie close. Ciężko jest na tego gościa wygrać, przez to, że ma Pantheona na drugim poziomie. I mu Lucian niestety zdecydował, że wskoczy on w środek stuna od Sejuani. Co jeszcze tutaj mogę zmienić? Może spróbuję go zaciągnąć troszkę bardziej w tą stronę, żeby te Sejuani ulti nie dosięgnęło mojej Tristany. A tych dwóch zamienimy w ten sposób. Może tak będzie ok. Możliwe, że tak damy radę. Zobaczymy, jaki siądzie mi teraz. Mam nadzieję, że w Kindred poleci ten. O, bardzo mocny Hex. Ale nie wiem, czy to jest lepsze niż wyłączenie Kai'Sy. Dobra. Teraz na spokojnie wygramy. Tak więc myślę, że ten item na Gunslingerach lub na Rangersach będzie niesamowicie mocnym itemem. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Jeżeli tak, jeżeli chcecie zobaczyć więcej, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia.